My jesteśmy w głosy, który nigdy nie umiera. Oto kolejny projekt, ja i ogień przewidzenia. Dziś uskutecznia kolejne arcydzieło. Lecę z ekipą zwycięską po kolejny przełom. Szerzymy królestwo w eliaszowym stylu. Za ciosy piekł z przodu i z tyłu młodemu pokoleniu. Otwieramy oczy, dając każdemu, co pragnie pisać źródła żywej wody. Tak to się robi, mądrość woła na ulicach odnaleźli. Ojciec ci, co szukali życia na czyli się na noc. Się ta krew ich zbawiła, bo uwierzyli w syna, bo to w nim jest ta siła. To Chrystusowy PR podbija każdy teren. Oto moja rodzina zadaje diabłu klęskę. Czujemy się bezpiecznie, bo znamy swego Boga. Przechodzia wyskuteczny przeciw interesom droga. Dziś jestem światłem, bo uwierzyłem w krzyż i głoszę wielkie dzieła, który dokonał mistrz. Bo jestem jednym z tych, którzy kochają Króla. Oto Jezus panujący, oto Jeszua. Dziś jestem światłem, bo uwierzyłem w krzyż i głoszę wielkie dzieła, który dokonał mistrz. Bo jestem jednym z tych, którzy kochają Króla. Oto Jezus panujący, oto. Wielu nie wie, po co przyszedł. Wybawca ludu swego nie szukają, bo ich serce nie wierzy w jego dzieło. A tu nie ma innego rozwiązania dla świata, który myśli inaczej i popada w maraz. Próbuj jest coś działać, a tu nie da się zasłużyć, bo ta krew drogocenna zbawiła rodzaj ludzki. Zniweczyła skutki śmiertelnego grzechu. Póki żyje, będę mówił o tym, co dokonał Jezus. Bo jestem dzisiaj w miejscu bezpieczeństwa, bo dla tych, co w Chrystusie są, nie ma potępienia. Powołany na żołnierza w szeregach Bożej armii, powołany na króla w królewskiej hierarchii, kiedyś jako zbutowany marnotrawny kozak, wielokrotnie karany, nie znający ojca, mąsto w kłopotach, w konflikcie z prawem. Zaliczyłem parter, potem się upamiętałem. Dziś jestem światłem, bo uwierzyłem w czyż i głoszę wielkie dzieła, który dokonał mistrz. Bo jestem jednym z tych, którzy. Oto Jezus panujący, oto wielki Jeszua. Dziś jestem światłem, bo uwierzyłem w czyż, który dokonał mistrz. Bo jestem jednym z tych, którzy kochają króla. Oto Jezus panujący, oto wielki Jeszua. Przyjaciele, jesteśmy tutaj, aby powiedzieć wam parę słów związanych z egzystencją na tym świecie. Bo Słowo Boże mówi, że ten świat idzie na zagładę. Ten świat idzie na zagładę. I każdy człowiek, który zgrzeszył, jest skazany na zagładę. Każdy człowiek, który dopuścił się bezprawia, jakiegokolwiek grzechu, jest w oczach Bożych skazany na śmierć. I to jest brutalna prawda dla każdego człowieka. Ale jest dobra nowina również dla każdego człowieka. To dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Na tym świecie wszystko już zostało powiedziane. Każdy słyszał o tym, że Jezus umarł za grzechy. Każdy słyszał o tym, że wziął na siebie winę. O tym się mówi od zawsze. Ale prawda jest taka, że nikt tego nie przyjmuje. Prawda jest taka, że władcą tego świata jest szatan. I to on trzyma za mordę wszystkich, którzy nie uwierzyli w prostotę Ewangelii. A prostota Ewangelii jest bardzo dobrze znana każdemu. Ta Ewangelia brzmi tak, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł tutaj na ziemię i oddał życie za każdego człowieka. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żył wiecznie. Oto miłość Ojca. To tak Bóg w ostatni raz powiedział do człowieka, wyraził się w taki sposób, że dał Jezusa Chrystusa. I teraz każdy, dla każdego jest dostępne to, co zrobił Jezus przez wiarę. Jeśli uwierzysz w sercu, bo Słowo Boże mówi, że musisz uwierzyć w sercu. Musisz sam podjąć decyzję, że ty wybierasz Jezusa. I tutaj nie chodzi o obrzędy religijne. Nie chodzi o to, żebyś był dobrym człowiekiem. To wszystko jest gówno warte. Ludzka sprawiedliwość nic nie jest warta. Wartość ma to, co zrobił Jezus. I ta wartość przewyższa wszystko, co na tej ziemi nazywasz jakąkolwiek wartością. Tylko Jezus jest w stanie odmienić twój los, bo każdy jest skazany na porażkę, kto nie przyjął Jezusa. I taka jest prawda.
Oto największe dzieło w dziejach ludzkości świata. To śmierć Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Jezus powstał z martwych po to, abyś Ty wstał z martwych. Bo jeśli nie uwierzyłeś w dzieło krzyża, jeśli nie uwierzyłeś to, że mistrz przyszedł tutaj na ziemię i umarł za Ciebie, to idziesz do piekła i nie ma z tym żadnej dyskusji. Teologiczne dyskusje bardzo się diabłu podobają. Diabeł lubi teorie, lubi dyskutować. Ale Ewangelia jest prosta. Przyjmij Jezusa. Uwierz w to, co się wykonało na krzyżu. Weź to za darmo. Jezus Chrystus cierpiał na krzyżu Golgoty również każdą chorobę po to, abyś Ty dzisiaj był zdrowy. I tak to uzdrowienie jest dostępne dla każdego człowieka. Nie przyszliśmy tutaj opowiadać Wam teorii. Jeśli jesteś chory, to przyjdź tutaj, a będziesz zdrowy. Będziesz uzdrowiony z każdej choroby. Bo Jezus Chrystus został dotknięty na krzyżu każdą chorobą po to, abyś Ty dzisiaj wziął uzdrowienie z każdej choroby, z każdego nałogu, z każdego zniewolenia. On oddał życie za Ciebie po to, żebyś Ty mógł zacząć żyć. I to nie tylko był zbawiony i poszedł do nieba, ale miał tutaj na ziemi życie w obfitości. Jezus umarł po to, abyś Ty miał pewność, że idziesz do nieba, jeśli w to uwierzysz. I tu nie chodzi o to, żebyś się bujał całe życie po tej ziemi i myślał sobie, co to ze mną będzie. Bo od małego wciskana jest człowiekowi głupia, tępa regułka, że sobie do czyśćca pójdzie, pocierpi trochę, a później może do nieba. Nie ma czegoś takiego. To Jezus raz cierpiał po to, abyś Ty nie musiał cierpieć całą wieczność. Zatem Ty dokonujesz wyboru i to tylko od Ciebie zależy, w jakim miejscu się znajdziesz. Amen.